Witam, z wami Żuki, witam w kolejnym odcinku mojego szalego naukowca, który oczywiście próbuje zdobyć świat. Pracując. Kto powiedział, że laser śmierci jest za darmo? I mogę stworzyć swoje jedzenie. Bezpieczny dla wegetarian. Zabijcie mnie! Może są orzechy gdzieś? Ale ja nie jestem wegetarianinem, o co wam chodzi? Dlaczego mogę zrobić 5 tostów, sałatek, jedną fasolkę? Masz, pierdź. Idź pierdzieć mi w całym salonie, nie masz żony, korzystaj. Chciałbym zobaczyć, jak w pracy wyjaśnia, że jego jedyny strój, który posiada, został pierdzielony fasolką. Pościubaczka jest! Warto było, to jest dobra gra. Czy ja ciebie nie sprzedałem? Czemu ty tu jesteś? To jest przeklęte radio! Ono ma klątwę na sobie! Czemu nie poszedłeś się... Czy ty śpisz w okularach? Ty śpisz w okularach, nie no, zarejbiście. I w skarpetach. I w kapciach śpi, też. Nie widziałem, żebyś je zakładał. Dokończ czytanie książki, na kiblu. Czemu nie możesz czytać na kiblu? Tak raz głupia. Spuść wodę... Nie spuściłeś wody! Nie spuściłeś wody, co ty robisz z życiem? Fajnie, że na podglądzie on ma garniak na sobie. Dziwnie wygląda ten jego garniak. Szczególnie pod pachami. I czemu męskie sutki nie są cenzurowane, a damskie są? Ja, to jest niesprawiedliwe. A jak go zrobię hermafrodytą, to co zrobią? Co nie zrobią? Już się ubrał. Kuźwa, która jest? Która jest? Jest 27 po północy! Czy on się wyspał? Prawie. Prawie nie. Idź spać. Nie no, idzie pograć w Quake'a, no. Wygooglował zamknięcie kompa. Nie no, geniusz normalnie. Dlatego cię kocham, typie. Moment, on ustawił kompa za... Dlaczego nie postawiłeś go obok? Moment... Kable nie są między monitorem a kompem. Okej. Ten ekran to jest laptop na baczność. I tak naprawdę z tyłu jest komp nieużywany. Smutno mi w życiu. Kup zmywarkę do naczyń. Może nie, co? Kup stolik do szachów. Aha, no. Czy ty przypadkiem nie zarabiasz groszy w swojej pracy? Coś takiego? Jak to było? Tak! Jesteś nikim w robocie, nie stać cię. Dziękuję. Chipsy zjedz to. Nie no, zdrowie się odżywia. Chociaż jest z drugiej strony szalony, więc... I teraz ma ręcznik, ponieważ... Dlaczego ma teraz ręcznik? Dlaczego jak wyszedł ze sprysznicy miał garnitur, ale jak wyszedł z łóżka ma ręcznik? Co ja ci zrobiłem? Kto cię skrzywdził za dziecka? Dlaczego? No tak jest szalony, zapomniałem. Arcymistrz, stoi do patio. Z jakiegoś powodu do patio, nienormalnie. Wielkie plany. Może normalne, co? Jesteś arcymistrzem, tak po prostu. Czy ty potrzebujesz tego krzesła? Na pewno. Może nie potrzebujesz, co? Pewnie potrzebujesz, kuźwa mać. Ty, to jest dobre miejsce. A teraz jeszcze krzesła potrzebujesz, złama się. Przeniosę ci to od kompa, nie będziesz więcej grał w Quake'a. Nawet nikt nie powiedział, że on musi przy tym siedzieć. Miałem mu kupić. Ha! Jestem sprytny! Dokończ czytanie książki, a może nie. Obejmij kogoś. Nope. Chyba, że siebie chcesz. Ty, możesz w to zagrać? Nawet nie mogę rozmyśleć. Brakuje krzesła, by to zrobić. Krzeseł, nie krzesła jeszcze. Nie, no co za typ. Co za typ. Krzeseł. Musisz siadać z obu stron, żeby sam ze sobą grać. Co za typ. Jesteś szalony, po co ci dwa krzesła? Chopie, się ogarnij. Masz za 30 dolarów. Tamta sałatka kosztowała 25. Ja nie wiem, co sałatki za krzesła robią. Masz. Rozmyśl nad myśl sobie. Poznaj kogoś nowego. Nie chcesz znać nowych ludzi. Oni kłamią i śmierdzą. Wyślij radosnego SMS-a. Do tamtego wampira. Może da mi forsę. Nie no, mogę uprawiać jogging w miejscu ze sobą. Ćwiczyć śpiewanie. Patrzeć w chmury. Nie wiem, dlaczego nie można uprawiać joggingu patrząc w chmury. Ale wysłać SMS-a to nie można. Potrzebuję telefonu stacjonarnego pewnie. Graj w grę na telefonie. Nie no, grałeś w szachy, co za typ! Ty masz być tym mądrym! Skupienie przydaje się podczas gry. Ty nie masz skupienia, ty masz mózg pięciolatka. Grałeś w szachy i zacząłeś grać na komórce, co za typ. Czy ty sobie... Ej, on przynajmniej coś leveluje. Pewnie samo zjebanie czy coś. Albo ten ogrywanie przeciwnika i sam siebie ogra i dostanie depresję, że go ograno. O, to jest dobre. Chłopie, masz dwie książki, przeczytałem, sam o nich myślisz. Jeszcze twoim trzecim życzeniem jest znaleźć trzecią książkę, żeby leżała na podłodze. O, tu jest telefon.
Żuk, bardzo chcemy, żebyś dołączył do klubu imprezowa miejscówka. Co o tym myślisz? Nie. Nie chcę być imprezowy, chcę być naukowcem. I świecić sutami przed laserem, a nie przed ludźmi. Czy ja mam niedługo pracy? Za 15 minut! Znowu! Nie chcę iść z tobą do pracy. Ty tam pracujesz, mi się nie chce. Ej, mam logikę. To się chyba przydaje w pracy. Żuk ściska w dłonie swój niezawodny notatnik i szukuje się do pracy w laboratorium. Możesz to dziś osiągnie ten wielki przełom naukowy. Wyślij w pojedynkę. Nie, żeby wszyscy ludzie na ziemi tak robili. Ej, przerwij to! Idziesz do pracy. Idź! Juuu, teleportacja. Opracowanie się w towarzystwie największych umysłów tego świata na pewno i ty coś załapiesz. Na zlocie zapaleńców będziesz dużo szybciej rozwijać umiejętności. Ja tam chcę. Wybierz na zlot. Zaproś do 7 innych Simsów lub podróży w pojedynkę. Nie, ja będę za was płacił. Pewnie chipsami miałbym się dzielić czy coś. Ty dostanę pieniędzy ile? A nie dostałam! Może przynajmniej będzie na przekąski. Ty, moment, czy ja się tam transportuję za darmo? Komunizm? Moment, to jest cały festiwal. Aha. Tak w ogóle to dużo ludzi przyszło. Tu jest jedna osoba. Tu jest druga. Jep! Koniec! Człowiek! Nie chcę oglądać, chcę śpiewać! Ja mam głos, mam talent! Ja chcę go owalnąć w łeb! Ej, może Grubiański po witaniu upuści ten mikrofon, wtedy ja będę zacznę śpiewać. Może lubi Grubianów, może ma grube włosy. Ja mogę teraz? Śpiewaj solo, śpiewanie w duecie, z kim? Country, nie no, umrę, ale... Dobra, chodź tutaj. Chodź, będziemy country śpiewać. Wiem, że ubliżasz moje umiejętności, ale trudno. Niech ten dzień szybciej minie. Bezskutecznie flirtuj! Takie to jest prawdziwe i smutne! Żałosna gadka na podryw. Szarstko pochwal wygląd, zadaj wybitnie niestosowne pytanie o jabnio. Bezskutecznie flirtuj! Jaki ty jesteś smutnie żałosny, Jezus Maria, bo są jakieś poziomy. Charakterystyka nieprzystępnego Sima. Żuk jest nieprzystępny, to dlatego. Gdzie ty jest, zabij się? Nie pij drinka, jest zatruty. Ja się go zaczynam bać, on chyba do mnie podrywa. Przysiadł się do mnie. Chyba pora iść. Ale miały być wynalazki, szybciej się uczyć. Gdzie to jest? Jest jeszcze kibel i budka z żarciem. Targuj się, dość dobre, targuj się. Może nauczę się targować. A tu sprzedają marihuanę? Zawołaj. Może muszę ich znaleźć, żeby mi sprzedali. Pewnie o to chodzi. To jest chyba wampir. To jest wampir, to jest ten gość. Dobra, jedziemy na karaoke. Śpiewaj w konkursie. Ja w konkursie! Ty może lepiej, może... A dajesz, ja nie dam. Gorąco jak w piekle, jedziemy. Sorry, mam ważniejsze rzeczy. Jakiś Klaus będę gadać. Ja tu idę na konkurs, będę tańczyć. Językiem. Nikt nie wziął udziału w konkursie. Wygrałby, byłbym jedynym uczestnikiem, ale ten kutafon siadł na to i mój sim to przerwał. Ja ci, kobieto, przerwę. Ja ci na kroczu nacisnę i wtedy zabawne powitanie. Powitam się zabawnie z twoim kroczem. Ty, on zaczął joggingować! O ty... Nie będziesz mi tu joggingować, nie będziesz zdrowy i piękny. Chluśnij napojem, co ja ci zrobiłem? Co on mi zrobił? Rozgniewany, denerwująca rozmowa. Wkurzył mnie! O ty... Ej, gdzie jest ten kutafon w gejowskim sweterku? Mogę być chamski dla niego? Gdzie on jest? Gdzie jest ten pedzi? O, tutaj, to on? Wygląda jak on. To nie on. Mój gniew musi być dobrze spożytkowany. W sumie nie chce mi się go szukać, może być inna osoba w swetrze. Ej, nie mogę z nim, bo go nie znam. Muszę kogoś poznać, żeby być dla niego chamem. No, jestem szalony jednak!